Dzień dobry, dobry wieczór, bądź cześć. Cześć. Dzień dobry, cześć. Bardzo mi miło witać Was na kolejnym dniu rozmów w ramach cyklu Opla na żywo, ale w domu, czyli cyklu towarzyszącym festiwalowi filmów animowanych Opla, który po raz 10 owładnął od 21 marca całą Polskę. Przypomnę, w tym roku 68 miejscowości. Czasem zdarza się tak, że podczas tych spotkań, które wszystkie są niezwykłe, absolutnie, to są jednak takie jakby troszkę niezwyklejsze, troszkę bardziej wyjątkowe, bo my wtedy nie koncentrujemy się na filmach prezentowanych w konkursie, bo temu poświęcone są przede wszystkim rozmowy na Opla na żywo, ale rozmawiamy o filmach, projektach, przedsięwzięciach, nazwę to pobocznych, ale ważnych. I tak jest i dziś. Dzisiaj porozmawiam o tym właśnie pobocznym dla Opla, na razie pobocznym, bo nie wiadomo, co czas przyniesie. Porozmawiam z dwójką współodpowiedzialnych za tenże projekt, czyli Miłoszem Hermanowiczem i Piotrem Matysiakiem. Ale tytułem wstępu, żeby też wprowadzić Was i uświadomić, z kim mamy do czynienia, to pozwolę sobie przeczytać ich biografię. Miłosz Hermanowicz, stereografer w pracowni S3D. W 1999 roku ukończył studia licencjackie w zakresie informatyki na Uniwersytecie w Orleanie we Francji, a w 2006 roku ukończył Akademię Filmu i Telewizji w Warszawie na kierunku montaż filmowy. Uczestniczył w szkoleniach w Paryżu S3D Campus i Pradze Transistor z zakresu teorii i praktyki technik obrazu stereoskopowego 3D. Jego krótkometrażowy film Red Light 3D zdobył Grand Prix na festiwalu w Couron we Francji i był dystrybuowany przez Unifrance na Blu-ray 3D. Wyreżyserował Deep Dive, pierwszy live action VR wyprodukowany w Łódzkiej Szkole Filmowej. Jest autorem ponad 20 artykułów dla branżowego magazynu FilmPro, w większości poświęconych tematyce 3SD i VR. Dzień dobry, raz jeszcze. Dzień dobry. Piotr Matysiak z kolei to absolwent geografii. Przygodę z filmem rozpoczął w 2006 roku jako reżyser filmu 5315 Berek. W 2014 ukończył sztukę operatorską w Szkole Filmowej w Łodzi. W czasie studiów zrealizował kilkanaście etiud. Obecnie kończy studia doktoranckie na tej samej uczelni. Reżyser i operator obrazu filmów fabularnych, dokumentalnych, animacji, realizator kilkudziesięciu reklam i programów telewizyjnych, licencjonowany płetwonurek i autor zdjęć podwodnych. Jego pasją jest animacja poklatkowa i jest współtwórcą Laboratorium Narracji Wizualnych, w ramach którego prowadzi pracownię S3D. Jest autorem zdjęć do filmu Inside oraz operatorem obrazu w projekcie pracowni S3D. No właśnie, ale czymże jest owa pracownia S3D? Bo tak jeszcze chciałem na samym wstępie powiedzieć, że zanim oddam wam głos, że strasznie mi się podoba to zdanie i tak sobie je zapisałem, że w pracowni ściera się świat sztuki dostosowanej do technologii i technologii dostosowanej do świata sztuki. No ale co tak naprawdę za tym się kryje? Bardzo proszę, oddaję wam głos. Pracownia S3D. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początku pozwolę sobie tylko w imieniu kolegi na małą erratę. Miłosz Hermanowicz jest autorem filmu Red Lady. Znakomity projekt. No, zachęcam do obejrzenia, bo szczególnie w kwestiach obrazu stereoskopowego jest to bardzo ciekawa propozycja. A jak ja powiedziałem, Piotrze? Red Light chyba, Light chyba, coś takiego, tak? Miłosz, dobrze usłyszałem? Chyba poprawił jakoś tam. Nie szkodzi. Przepraszam, ale ja generalnie okularów nie noszę dla szpanu, jak to się mówi.
Bardzo przepraszam, Red Lady 3D, tak. Starcie sztuki z technologią. W zasadzie to jest główne pole chyba naszych zmagań. Mówię o takich nie tyle poszukiwaniach artystycznych, co o tej materii, która jest trudna. To jest właśnie pogodzenie i zakorzenienie technologii w produkcji filmowej. Chyba nigdzie aż tak niezbędne jak w projekcie S3D. Ja tylko dodam dla naszych słuchaczy, że S3D, dlaczego jest takie rozgraniczenie? Ponieważ chodzi o stereoscopic third dimension, czyli to, że funkcjonujemy w obrazie trójwymiarowym, pozyskanym bardzo analogowo, znaczy za pomocą dwóch punktów patrzenia dla lewego i dla prawego oka. Stąd to rozróżnienie, ponieważ wiadomo, nomenklatura w kwestii obrazu trójwymiarowego jest dość mocno rozstrzelona i wszystko się miesza ze wszystkim, łącznie, że jest i animacja 3D i tak dalej, i tak dalej. S3D to jest klasyczny obraz stereoskopowy. Natomiast sama ta cała stereoskopia wymaga niezwykłej precyzji i takich niezwykle ciasnych ram, jakie sobie twórcy muszą zakładać przed w ogóle zaczęciem produkcji ujęcia. Stąd pewnie jest to rozróżnienie, że te nasze spory z technologią są tak istotne. Nie wiem, może Miłosz chciałbyś tutaj coś dodać, bo w zasadzie ja jeszcze tylko dodam, Miłosz jest stereograferem w naszym projekcie, o którym pewnie zaraz powiem, ale może w tej kwestii Miłosz chciałbyś dodać. W kwestii technicznych widać za tobą główny techniczny nasz partner, czyli robot Animoco. Przepraszam, bardzo trudno się szwękuje laptopem. Który jest naszym że tak powiem, naszym piórem do tworzenia stereoskopowo naszej animacji. Tak, robotyka w tym projekcie akurat jest na dość wysokim poziomie. No, nie każdy ma możliwość pracy na tak precyzyjnym sprzęcie. Jest to robot firmy Mark Robert Motion Control Animoco, dedykowany właśnie animacji poklatkowej. Jedna z 8 maszyn tego typu na świecie, która jest z nami głównie z jednego powodu, to znaczy niweluje potrzebę dodatkowego sprzętu, czyli stepera, czyli urządzenia, które nam przesuwa kamerę z lewego i na prawe oko, tylko już całe oprogramowanie, to jedno urządzenie pozwala nam na pracę jedną kamerą. Tak, w sensie. Tak, w tym całym, jak mówisz, Piotrze, skomplikowaniu. Tutaj mamy jedno duże ułatwienie, dzięki temu też, że jest to animacja, czyli że, no jak wspominałeś, do stereoskopii potrzebujemy wygenerować dwa obrazy, lewy i prawy, co jeśli filmujemy, że tak powiem, live action, wymaga dwie kamery, a tutaj mamy robot, który wykonuje stop motion, więc wykonuje. Ta sama kamera jest używana do obu oczu, co technicznie jest chyba jedyny ułatwiający od strony technicznej właśnie aspekt, a inne rzeczy są, bo jak mówiłem, właśnie robotyka i takie techniczne zabawy. Przejdę może do samej prezentacji naszej pracowni, bo w zasadzie kluczową sprawą jest tutaj, dlaczego projekt 3D akurat będzie się tutaj pojawiać na forum bądź co bądź dedykowanemu animacji poklatkowej. Faktem jest, że cały nasz projekt, a trzeba powiedzieć o tym, czym nasz projekt jest, realizujemy właśnie w technice stop motion. Pozwolę sobie tylko chwilę cierpliwości, ponieważ moja uwaga aż tak bardzo się rozszczepić nie może. Czy widać, czy nie widać? O. Tak, jest incepcja, więc jesteśmy. Jest incepcja. Czy teraz jest w porządku? Tak, jak najbardziej widzimy. Świetnie. Jana. Świetnie. Jan to akurat jest nasz główny bohater całej akcji. Wokół niego się skupiają wszystkie nasze działania.
Przedstawiamy Państwu projekt w zasadzie naukowy, projekt badawczy, pracownia z 3D VN Lab, tak ją troszeczkę nazwaliśmy. I to jest projekt, który jest o tyle trudny do opisania, ponieważ składa na sam cały projekt badawczy składa się kilka przedsięwzięć realizowanych równolegle. Jedno, co jest pewne, to to, że cały projekt jest realizowany w technice stereoskopowej, bo to jest w zasadzie nasze clue istnienia, to znaczy sam powód powołania całego projektu badawczego skupia się na tym, aby spróbować poszerzyć zdolności opowieści artystycznej dla obrazu 3D. Wyszliśmy z założenia, że stereoskopia, czy szerzej mówiąc obraz 3D, w zasadzie się już mocno przejadł i w zasadzie stał się trochę passé, na pewno nieatrakcyjny dla twórców, mam na myśli twórców wysokiej sztuki. Po medium stereoskopowe sięga się bardzo rzadko. Wydaje nam się głównie z tego powodu, że bardzo niewiele na temat tego medium wiemy. To znaczy wszystkim nam się kojarzy obraz 3D z tym, że idziemy do kina i średnio co 20 minut coś na nas z ekranu poleci, po czym my z radosnym entuzjazmem się uchylimy i czekamy do następnego momentu tego typu. Uważam, że tego typu podejście do medium stereoskopowego jest bardzo ubogie i bardzo krzywdzące dla tegoż medium. Dlatego zdecydowaliśmy się spróbować zmierzyć z potencjałem artystycznym stereoskopii i spróbować poszerzyć ekspresję wizualną, czy w ogóle szerzej mówiąc język filmowy dla animacji poklatkowej, akurat w tym przypadku, ale nie tylko, bo wszystkie nasze zdobycze, mam na myśli zdobycze artystyczne, po jakiejś translacji prawdopodobnie można wprowadzać częściowo bądź w całości do filmów live action. Cały projekt skupia się na 15 sesjach badawczych, w trakcie których robimy różne eksperymenty. Projekt jest obliczony na 4 lata i to jest już ostatni rok naszego funkcjonowania. Zaczęliśmy działać w 2018 roku. W zasadzie zbliżamy się ku końcowi. Zostało nam jeszcze 5 sesji badawczych. Następna jest w maju, więc już za chwilkę. Miłoszu. Warto powiedzieć, że te sesje badawcze to są de facto równocześnie po prostu planami zdjęciowymi, produkcja. Ponieważ te wszystkie przypadki użycia stereoskopii robimy w ramach powstania pełnowartościowego, krótkometrażowego filmu animowanego. Więc warto właśnie... Wyznaczyliśmy 18 takich przypadków, case'ów, gdzie wykorzystujemy na różne sposoby stereoskopię. Z tą stereoskopią warto dodać do tego, co mówi Piotr, że czasami nam się może wydawać, że stereoskopia jest takim odwzorowaniem technicznym widzenia trójwymiaru, że coś widzimy w trójwymiarze albo nie widzimy w trójwymiarze i to jest stereoskopia, ale stereoskopia jest tak jakby twórczą interpretacją brył, trójwymiaru, relacji w przestrzeni, różnych elementów, postaci. I to jest w połączeniu z innymi technikami, jest to zupełnie tak jakby subiektywny sposób interpretowania tych rzeczy i może to być bardzo właśnie twórczy. I tak jak Piotr mówił, według nas jeszcze to zostało mało wykorzystane w większości produkcjach tego typu. Więc nie będziemy może tutaj wymieniać te 18 case'ów, ale jeden, który szczególnie niż... Mamy oczywiście takie case'y bardziej podstawowe, powiedzmy, które są trochę podstawowe, ale mamy też zaawansowane rzeczy. Mój ulubiony na przykład case to jest taki, gdzie wykorzystujemy, tworzymy błąd, jeden klasyczny błąd stereoskopii, które polega na omyłkowym odwróceniu lewego i prawego oka, a my ten błąd wytwarzamy w trakcie ujęcia dla celów twórczych, bo właśnie w tej scenie, gdzie to jest wykorzystywane, ma to sens. Dla ciebie, Piotrze, chyba najbardziej twój ulubiony case to jest z obiektywami tilt shift, czy mylę, czy...
Tak, zresztą w ogóle wydaje mi się, że te niektóre case'y mają, są o tyle ciekawe, że są realizowane po raz pierwszy w historii, no nie chcę zabrzmieć pompatycznie, ale po raz pierwszy w historii kinematografii, to znaczy pewnego typu interpretacje przestrzenne, jakie zaproponujemy w naszym filmie, są realizowane po raz pierwszy w historii. Myślę, że tak? Te dwa, ten błąd i ten chip na przykład. Tak, tak. Dodatkowo pracujemy też z takimi rzeczami, postaram się może tak trochę bardziej obrazowo opowiedzieć, co to są te nasze case'y, to znaczy każdy z nas zna pojęcie efektu vertigo, to jest efekt dość często uzyskiwany w filmie, no często to może troszeczkę przesada, ale generalnie każdy z nas kojarzy, czyli przybliżenie kamery do jakiegoś obiektu z jednoczesnym rozszerzeniem transfokacji, w sensie długości ogniskowej. Tego typu efekt w stereoskopii jest niezwykle trudno osiągnąć, ze względu na to, że cała istota stereoskopii polega na tym, że musimy niezwykle precyzyjnie te dwa oczy ze sobą zgrać, te dwa punkty widzenia. Tam niedokładności na poziomie jednego piksela często gęsto uniemożliwiają wykorzystanie ujęcia w filmie. Natomiast to, że pracujemy w animacji poklatkowej, to, że pracujemy jednym obiektywem, jedną kamerą, otwiera nam możliwości do eksploracji pewnych zjawisk, które byłoby niezwykle trudno uzyskać jakimikolwiek innymi metodami. To jest jeden z powodów, dla którego robimy animację poklatkową oczywiście, ale miło słyszałem, że coś chciałeś dodać, zanim przejdę do następnego wątku. Nie, chciałem tylko dodać, że w klasycznym ujęciu vertigo w 2D, no to musimy synchronizować precyzyjnie dojazd oraz transfokację, a tutaj dochodzi jeszcze animowanie w tym samym czasie bazy, czyli odległości między kamerami tworzące dwa obrazy oraz ich konwergencja, czyli punkt, gdzie osie tych obu kamer, ich obiektywów się stykają. To wszystko trzeba jednocześnie synchronizować, co na planie filmu live action jest do wykonania, ale wiadomo, że to jest skomplikowane, a w przypadku stop motion, no to możemy to z naszym robotem zaprogramować i po prostu cały ciężar pracy opiera się na pracy animatora. Ja jeszcze, Piotrze, tylko mam do ciebie prośbę. Gdyby się zdarzyło tak, że poziom naszych dywagacji z Miłoszem robi się zbyt hermetyczny, to proszę daj nam znać, ponieważ my troszeczkę już z innego punktu patrzenia patrzymy trochę na ten projekt i trochę inne rzeczy nas gdzieś tam kręcą bardziej, niektóre trochę mniej, a ze względu na to, że jesteśmy już w tym projekcie ponad 3 lata, to wiadomo, że może być tak, że w którymś momencie przestaniemy być troszeczkę jasniej czytelni, a to, co chcę przekazać w pierwszym rzędzie, to, że robimy naprawdę niezwykłe rzeczy, nie tylko dla animacji poklatkowej, ale też szeroko dla kina 3D. No i mam nadzieję, że kurczę, ten film przyczyni się do tego, że nie wiem, wzrośnie trochę zainteresowanie w ogóle medium stereoskopowym. Albo przynajmniej część. Ja tylko mogę powiedzieć, że nie obawiajcie się, nie lękajcie się używać tych tajemniczych czasem sformułowań nazw, dlatego że wiem skądinąd, że widzami tych spotkań bardzo często, jeżeli nie najczęściej, są studenci szkół artystycznych, ludzie, którzy już mają pewną wiedzę. Dlatego ja nawet zachęcam do wymawiania nazw programów, w jakich dany twórca pracował, robiąc film. Dobrze. Także absolutnie proszę się tym nie przejmować. Ale już mi od razu się pytanie ciśnie i nie wiem właśnie, czy czekać, czy już teraz, dlatego że na ile ta sytuacja wpływa na animatora, który, no animatora animacji lalkowej, ta sytuacja, kiedy on musi wiedzieć, że to będzie stereoskopia, czy on pracuje normalnie, czy jednak musi się jakoś tam dostosować i uczyć jakichś nowego podejścia? Mnie bardzo ciekawi. No, wydaje mi się, że pierwsza rzecz, tak jakby pozycja w przestrzeni lalki jest dużo bardziej, wymaga większej dokładności niż w 2D chyba. Nie mieliśmy taką jedną sytuację ostatnio, Piotrze, że animator lalkę trochę chyba chciał poszukać odległość, co
to w 3D okazało się być no, zauważalne i trzeba było bardzo precyzyjnie to zrobić. Nie? Tak. Odtwarzanie. Ja myślę, że w ogóle takie spostrzeżenie, jakie mam, bo pracujemy z wyśmienitymi animatorami, w sensie zarówno Piotr Fitzner, jak i Bartosz Kotarski, pewnie większość z was, jeszcze mamy kilku takich, powiedzmy, no, gościnne występy, ostatnio odwiedziła nas Ania Polińska. Generalnie animacja u nas na planie stoi na niezwykłym poziomie, ale z tego, co widzę, jest chyba tylko jedna trudność. To znaczy rzeczywiście, tak jak wspominał Miłosz, dokładność animacji musi być na nieco wyższym poziomie, ale na przykład na pewno najistotniejszą jest rzeczą to, żeby trzymać pion. Ponieważ zwykle w animacji takiej, no zwykłej 2D, wiadomo, jest jedna kamera, ona sobie patrzy, jak się patrzy, jak w kamerze jest prosto, to jest prosto, po prostu czasami też oszukujemy, jakieś skróty perspektywiczne. W kinie 3D niestety tego się nie da zrobić. Znaczy, jak lalka jest przechylona, to lalka jest przechylona, ponieważ kamera przejedzie na drugie prawe oko i się okazuje, że no po prostu czujemy tą całą bryłę lalki, już nie tylko jeden kadr w obrazie 2D, tylko całą bryłę, więc to wydaje mi się jest jedna no niedogodność, chyba tak to można nazwać, ponieważ przed każdym ujęciem jednak trzeba ocenić, spojrzeć z punktu widzenia obiektywnego, czy lalka na pewno stoi w pionie. No a druga rzecz to chyba rzeczywiście wydaje mi się, że musi być troszeczkę bardziej precyzyjnie. Natomiast mówię o animacji, natomiast biorąc pod uwagę, że też animujemy w 25 klatkach na sekundę, więc u nas jest to szczególnie precyzyjna animacja. I to wydaje mi się, że są jedyne ograniczenia, jeżeli chodzi o animatorów. Szkoda, kurczę, że nie ma żadnego z nich tutaj z nami. Pewnie bym mieli swoje jakieś spostrzeżenia, ale tak jak rozmawiamy, to generalnie chyba nie czują szczególnych ograniczeń związanych z tym, że robią film 3D. Mhm. Jasne. Na pewno stereoskopia jest takie, bym właśnie jak to, co mówiliśmy, mniej wybacza błędów. Tak, to na pewno. I co jest też ciekawe, że to ma znaczenie przy różnych materiałach, teksturach, powiedzmy, jeśli bierzemy, nie wiem, jakiś przedmiot, rekwizyt, który jest, nie wiem, ze styropianu, bo udaje, no to w 3D prawdopodobnie poczujemy, że coś się nie zgadza. Więc trzeba też być uważny z materiałami. A jednocześnie trzeba powiedzieć, że w przypadku tej animacji bardzo to tak jakby uzmysławia tą całą przestrzeń, dekorację, postać, tak jakby jakoś taki magicznie się przed nami na ekranie jakoś pojawiają i tak jest to trudno do opisania, trzeba to doświadczyć, ale tak naprawdę właśnie, że te elementy scenograficzne są naprawdę się tak ładnie przekładają na. Ja ten wątek chciałem, kurczę, poruszyć na samym końcu, ponieważ szczerze mówiąc uważam to za największe nasze odkrycie, jeżeli chodzi o cały projekt badawczy, to znaczy szczególnie dla animacji poklatkowej. Słuchajcie, bardzo was zachęcam do tego, jeżeli jeszcze o tym nie myśleliście, żeby spróbować zaangażować język medium stereoskopowego do waszych filmów, albo przynajmniej spróbować się zastanowić, czy jest tam miejsce na to. Dlaczego? Dlatego, że z naszych obserwacji to, o czym wspominał Miłosz, uwiarygodnienie jest chyba największym atutem w ogóle produkcji filmu animowanego w 3D. Co mam na myśli uwiarygodnienie? To znaczy, wyobraźmy sobie historię totalnie abstrakcyjną. Nie wiem, niech to będzie Król Maciuś I. Może ktoś z was jeszcze pamięta taki film z bardzo, bardzo, bardzo dawna, który jak się ogląda teraz, w sensie po jakimś czasie, to się ludzie łapią za głowę, że człowiek w to wierzył, nie? Ale jeżeli pamiętacie te abstrakcyjne dekoracje czasami tam budowane, które no dla mnie do tej pory są jakimś w ogóle odkryciem zupełnym, to teraz jeżeli wyobrazicie sobie, że te wszystkie abstrakcyjnie, surrealistyczne, bardzo ciekawe, bardzo odważne czasami projekty, które się stosuje w filmach animowanych, mogą być uwiarygodnione przez to, że widz dużo bardziej zanurza się w tą treść filmową i dużo bardziej jest dla niego oczywiste, że na przykład, nie wiem, drzewa są, kurczę, różowe, wiecie, no teraz już szyję, ale chodzi o to, że cały ten świat, który kreujecie na
na ekranie zwykle 2D może być dużo bardziej wiarygodny przez to, że operujemy medium stereoskopii i wydaje mi się, że to jest chyba, kurczę, najciekawsze w tym wszystkim. Nie? W sensie, że przez cały ciąg rozwoju kinematografii twórcy skupiali się na tym, żeby spróbować odtworzyć przestrzeń za pomocą dwóch wymiarów. Teraz mamy możliwość osiągnięcia tego niemalże namacalnie, nie? W sensie w sposób fizjologiczny i to, że się idzie do kina i odbiera tą rzeczywistość wytworzoną, czasami przecież w mikroskali, jako normalny świat, nie? Otaczający. Można wejść w tą historię dużo bardziej. Wydaje mi się, że to jest niezwykle, niezwykle kręcące, dlatego zachęcam, jeżeli chcecie robić film, nie wiem, pod wodą, w kosmosie, w ciele ludzkim, w chmurach, jakkolwiek, gdziekolwiek, jak was tam wyobraźnia ciągnie, zastanówcie się, czy nie fajnie by było, gdyby widz był w tym filmie jeszcze bardziej. A jeżeli tak, no to zastanówcie się, czy nie chcielibyście zrobić filmu w 3D. Ale jadę dalej. Projekt bada... Tak? I to też wpływa na relacje z postaciami, tak? Że to nie jest tylko w otoczeniu, ale że też te postacie stają się bardziej takie namacalne dla nas. Przez to prawda, prawdziwe też, nie? No. Wracamy Konkretnie, dlatego że ja z tyłu głowy już mam kilka kwestii, które chciałem poruszyć. Uśmiecham na razie. Niestety ciebie nie widzę, bo jak mam ten ekran, to widzę tylko i wyłącznie ten, ale no już wiesz, jeszcze mi, uśmiecham się. Dobrze. Bardzo miło, przyspieszam. Nasz projekt badawczy składają się trzy takie poletka działań. O pierwszym, o którym już w zasadzie trochę wspomnieliśmy, to jest film. Siłą rzeczy, znaczy dla rozwoju stereoskopii, jeżeli nie wejdziemy w próbę poszerzenia też dramaturgii, opowieści właśnie z tego związku z widzem i nie spróbujemy tutaj czegoś ciekawszego odkryć, to wszystkie inne nasze działania w zasadzie są trochę bezcelowe. Dlatego postanowiliśmy skupić się też na budowaniu relacji z widzem i próbujemy doświadczać, jakie rzeczy działają bardziej, jakie rzeczy działają słabiej. To jest chyba niezwykle istotne, ale jest to jedna z trzech działalności. Druga to jest doświadczenia wizualne, czyli cała seria eksperymentów, o których tu mi już powiedział, czyli o nasze 18 case'ów, które zostały przez nas wymyślone autorsko, to znaczy rzeczywiście są pewne zagadnienia i przestrzenne, i optyczne, i efektowe, etc., które badamy, jak tą granicę osiągalności tych interpretacji przestrzennych można, wiecie, jeszcze bardziej podpimpować i ile się da z tego jeszcze wycisnąć, kolokwialnie mówiąc. Trzecia rzecz to podręcznik, znaczy wszystkie nasze działania chcemy zebrać. To prawdopodobnie jest projekt na następne lata, ale wszystkie te nasze case'y chcemy opracować i stworzyć pewnego rodzaju kompendium wiedzy, a na pewno opisać to, czego my doświadczaliśmy i wytłumaczyć, dlaczego wyszło to tak, a nie inaczej. Tej wiedzy myślę, że nam nie zabraknie, a sam pomysł na podręcznik też jest bardzo ciekawy, więc myślę, że to się będzie dobrze oglądać. Podręcznik będzie i angielski, i polski. Myślę, że dedykowany przede wszystkim do studentów sztuki czy filmu przede wszystkim. Jan, o którym już tu dość dużo mówiliśmy, nasz wspaniały bohater, który jest na głębokiej rozterce tego, gdzie znajduje się w swoim życiu. Wciągamy go w abstrakcyjny trochę świat, zbudowany, nazwijmy to, z betonu. To jest labirynt, w którym Jan próbuje odnaleźć siebie i swoje życie, chęć do życia. Tu jest jeden z przykładów, który realizujemy. Miłosz, może chcesz pokrótce opowiedzieć, co to w ogóle jest? No tak, znaczy jeden z tych case'ów, który badamy, to jest łączenie prawdziwej, realnej scenografii z wirtualną. Więc mamy tam chyba łącznie na dzień dzisiejszy 8, ale będzie ich więcej, ujęć, gdzie używamy green screen i po prostu razem ze współpracy z Politechniką Łódzką, studenci Politechniki Łódzkiej uzupełniają to nie wiadomo, że w stereoskopii to... No właśnie to chciałem dodać, że niby nic trudnego, green screen, tak, to już jest stara technologia i tak dalej, ale w stereoskopii zaczynają się wszystkie problemy mnożyć razy, co najmniej dwa. Nasz wstępny pomysł, żeby nasza dekoracja była bardzo prosta, bardzo geometryczna, okazała się być
no, takim mieczem obosiecznym, ponieważ no, wszystkie niedoskonałości optyki, obiektywu w zasadzie Blender nie dostrzega, ich nie rozumie, dla niego świat jest idealny. Akurat pracujemy w Blenderze tutaj, tak, no, to jest, okazało się, że jest trudne. Ale najważniejszą, słuchajcie, naszą wartością to są ludzie, którzy są absolutnie fantastyczni, pozbierani no, w zasadzie trochę z całej Polski i nie tylko. Miłosz, nasz scenografer, właśnie tutaj podejrzany gdzieś tam. Jan, to już wiadomo. W prawym górnym rogu Anita Kwiatkowska-Nakwi, chyba nie muszę przedstawiać. Jest też Jędrzej Hejduk, asystent nasz taki produkcyjny, który akurat w tym momencie pomaga ustawiać dekoracje. To był też nasz pomysł na to, żeby spróbować możliwości dekoracji poszerzać. To znaczy chcieliśmy się przygotować na taką dekorację, z której sami jesteśmy w stanie tworzyć dekoracje na żywo. Niezwykle wygodna sprawa. To, że nie musimy dobudowywać do każdego setu wielkiej dekoracji na 3 metry wysokie i 5 metrów szerokie, tylko w zasadzie możemy ją sobie budować i to się dzieje. W zasadzie każda nasza scena, poza jakimiś nowymi elementami, które gdzieś tam wprowadzamy, cały czas bazuje na tej dekoracji, którą nawet zresztą możecie widzieć tu za mną z tyłu, akurat odwrócona tyłem, stoi pod ścianą. A gdzie jest plan? Gdzie jest zlokalizowany plan? W szkole filmowej. W szkole filmowej w Łodzi, tak, w budynku Nowych Mediów. Jeżeli ktoś by chciał nas odwiedzić, zdjęcia zaczynamy 16 maja. Będziemy wdzięczni za odwiedziny. Słuchajcie, no plan jest może nie jako super otwarty, wiadomo jak to jest na planie filmu lalkowego, ale jak ktoś by chciał się dowiedzieć, co my tu robimy, zapraszamy. Bartek Kotarski w ciężkiej pracy, tutaj właśnie z lewej strony w nieostrości kamera. Wykorzystujemy i badamy tą możliwość właśnie oddziaływań, a w zasadzie interpretacji przestrzeni i przesuwamy możliwości tego, żeby pierwszy plan był jak najbliżej, ostatni jak najdalej i szukamy, gdzie są te komfortowe dla nas rejestry jeszcze percepcyjne. No Jan, wiadomo, super lalka, świetnie się z nią pracuje, mamy 5 faz, ale z tych 5 fazy twarzy nasi animatorzy robią absolutnie cuda. Też jest niewiarygodne, że w zasadzie używamy tylko 3 do tej pory, ponieważ uśmiechy zostawiliśmy nie będę spoilerował może, więc na 3 fazach zrobiliśmy w zasadzie cały film. Film jest oczywiście bez dialogów. Plus oczy. Plus oczy, oczywiście brwi, no i cała mimika. Teraz wytwarzamy jeszcze dodatkową lalkę z animowalnymi włosami, to znaczy po prostu będziemy mieli 3 fazy włosów, ponieważ nasza lalka będzie spadać. To jest jedna ze scen. Też ciekawy case się z tym wiąże, Miłosz, też może szybko opowiedzieć. Tak, to jest case tak zwanych duków, czyli Jan spotyka swoich sobowtórów, którzy są półprzezroczyści. I z jednej strony wymagało to no, wiele pasów, tak, no, bo mieliśmy de facto 4 takie klony Jana na planie i trzeba było je chyba 8 pasów zrobić, żeby je pomnożyć. Dla samych lalek. Uśmiecham się, bo ja niestety zostawałem po nocach i często gęsto koczyłem te pasy o 4 nad ranem. I tutaj znowu to uwiarygodnienie, o którym mówiliśmy wcześniej, tak. Jest ciekawe, ponieważ pracuje, widać jak pracuje na półprzezroczystych postaciach. A jednak jest to bryła, nie? To jest jeden z ważniejszych w ogóle kwestii, jaki badamy, to znaczy jak obiekty transparentne przenoszą się w obrazie stroskopowym i na ile ten duch będzie materialny. Nasze próby, słuchajcie, no, są fajne i myślę, że w następnym trailerze już będzie można coś zobaczyć. Następny trailer planujemy jeszcze wypuścić przed zdjęciami majowymi, więc wiecie, stay tuned. Anita Kwiatkowska, o niej już wspominałem, tutaj akurat chyba dokręcamy jakieś ujęcie we dwójkę. Jedno prawdopodobnie to jest podnoszenie kamienia. Tak, już sobie przypominam właśnie. Chyba nawet ten sam dzień. Bartek Kotarski w swojej pracy, Janek na backstage'u. Wiesz co, może wrócę do twojego tematu, twojego pytania odnośnie tego, jak animatorzy pracują ze stereoskopią. Mhm. Dużo większym problemem dla animatorów jest to, że my wszyscy siedzimy na planie i patrzymy w podgląd. I to jest sytuacja, z którą animatorzy się spotykają pierwszy raz. To znaczy nie tak, że przychodzimy co 5 minut, tylko widzimy każdy ruch, każdą fazę. Obserwujemy, co się dzieje.
No bo w zasadzie chyba jakoś tak się do tego przywiązaliśmy i to chyba jest taka jedna z rzeczy. Znaczy całe to nasze studio jest dość mocno takie powiedzmy zintegrowane ze wszystkimi pionami. Mam na myśli, Miłosz musi to oglądać. No ja muszę oglądać ze względu na to, żeby kontrolować światło i tak dalej. Przede wszystkim ruch kamery. Ale tak. A to dużo, dużo zdarza się powtórek faz? No powiem ci, że może. Rozumiem, że ta historia, o której wspominaliście, gdzie faktycznie ta lalka troszkę była krzywa, krzywostała, no to musiało być powtórzone wszystko, prawda? Dużo się tego zdarza, takich sytuacji? Nie. Do tej pory na ujęć 100 chyba 20 powtarzaliśmy może 3 ujęcie. Może 3, może nawet 2, bo to ujęcie, o którym akurat teraz wspominam, to jest wejście w scenę duchów, gdzie lalka jest lekko przechylona i to ujęcie zdecydowaliśmy się zostawić ze względu na bardzo dużą czasochłonność, a ze względu na to, że lalka przeszła tam stosunkowo dużo. Do tego mieliśmy jeszcze klimpasy z duchami. Powtórzenie tego jednego ujęcia kosztowałoby nas jakieś 3 dni pracy, więc w tym ujęciu akurat troszeczkę przymknęliśmy na to oko. Ten błąd nie jest aż tak strasznie duży, a jednocześnie niesie ze sobą jakąś tam wartość, no wiecie, badawczą. Ale myślę, że chyba będzie bardzo niewielka grupa widzów, która zauważy tą niedoskonałość. Szczególnie, że tam Janek jest w pewnej emfazie, w pewnym takiej bezwładności też swojego ciała, więc myślę, że to można było podciągnąć pod stwierdzenie, że się czepiamy. To jest nasz zespół postprodukcyjny z Politechniki, nie tylko. Jacka Mazura pewnie część z was zna. Znakomici studenci oraz Piotr Napieralski z prawej strony, doktor habilitowany, który jest naszym takim partnerem od strony Politechniki. To jest jakaś bardzo wczesna próba podejrzenia, wygenerowania tego obrazu 3D, z czym będziemy mieli się mierzyć. Tak będzie wyglądać rzeczywiście na świat, będzie tylko troszeczkę dalszy. No i oczywiście troszeczkę lepiej skompozytingowany, tu jeszcze widać pewne jakieś niedoskonałości. Jest to jedna z pierwszych takich prób przymierzenia się z tym efektem. Ale wydaje mi się, że chyba fajnie będzie. Nasz wspaniały zespół. Miłosz, jak ktoś będzie chciał dodać, to śmiało dodawaj. Przyspieszam trochę, bo nie mogę się doczekać tych pytań od Piotra. Poza nami no, Anita Kwiatkowska przewijała się w zdjęciach. Znakomici animatorzy. Pomaga nam też Justyna Rucińska, też pewnie w większości z was znana. Jest taką naszym dobrym duchem organizacyjnym, też pełni w zasadzie funkcję producenta kreatywnego w tym projekcie. Mikołaj Zacharów, niezwykle istotna postać, ponieważ obsługa Animoco, nie będę wchodzić w dygresję, jest piekielnie trudna, to znaczy oprogramowanie Flair, które kontroluje akurat tego robota, jest pewnie większość z was, jeżeli pracowaliście już z Moco, mieliście styczność, jest strasznie trudne, strasznie archaiczne, generuje bardzo dużo problemów. Mikołaj pomaga nam w tym wszystkim jakoś wybrnąć z tego wszystkiego. No i co, słuchajcie, jeszcze raz zapraszam do odwiedzin. Wejdźcie na nasze może społecznościówki, wejdźcie na naszą stronę vnlab.org, tam się dowiecie trochę o pracowni S3D. No i niedługo, bo w tym roku, może na początku przyszłego, czeka nas premiera, więc trzymajcie kciuki. Wydaje nam się, że film idzie w bardzo dobrym kierunku. Zrealizowaliśmy już jakieś 70% materiału i jest nieźle. Kończę w takim razie tą prezentację. Miłosz? Wspominałeś o stronie internetowej VNLabu, też mamy kanał na Instagramie. Tak jest. Chcę śledzić, przypomnieć, Piotrze, jak się nazywa? Mamy dwa. Pierwszy to jest Inside S3D, to jest, i drugi jest Inside Jan. Inside Jan jest kanałem takim trochę bardziej insiderskim, znaczy bardziej opowiadamy o Janie niż o filmie, bardziej o jego przeżyciach i tego, co z nami doświadcza. Ale Inside S3D zapraszamy, tak. Tam jest sporo ciekawych zdjęć, relacji. Mhm.
Okej, no to w takim razie czekamy z niecierpliwością. Ja czekam z niecierpliwością na efekt końcowy. Ale wiesz co, co do tych pytań, tak, mam, ale bardziej to chciałem się podzielić pewnymi refleksjami, pewnymi przemyśleniami, a wręcz nawet jedną anegdotą, która potwierdzałaby to, o czym mówiliście, dlaczego akurat animacja lalkowa, bo wiecie, no pierwsza taka myśl, to co proponujecie, z czym wjeżdżacie, to jest technologia przyszłości i zapraszacie do niej klasyczną animację lalkową, moją ukochaną. Ale to jest jednak no, klasyczna, to jest wręcz jedna z pierwocin w ogóle sztuki filmowej animacji, prawda? No ale jakby się chwilę nad tym zastanowić, to co powiedzieliście, że ta potrzeba tej imersji, tego, że przecież tu animację lalkową, jak w żadnej innej technice, można po prostu poczuć, patrząc i już to czujemy. I tu anegdota. Jest rok 2010, kino Polonia w Łodzi, już nieistniejące, duża sala, pierwszy Semafor Film Festival, którego byłem dyrektorem programowym, cała sala wypełniona przez dzieciaki, prezentujemy tam pełnometrażowy film o przygodach pingwina Pikpoka. Tak, nie sprawdzajcie, nie szukajcie nigdzie, nigdy nie powstał pełnometrażowy film o przygodach pingwina Pikpoka. Ale ja i zwłaszcza Janusz Czubak, też znany skądinąd ludziom z animacji, zrealizowaliśmy takowy, jako że pierwsze odcinki miały ciąg fabularny, można było po prostu to pomontować i tak stworzyć film pełnometrażowy. Notabene tak jak powstawało większość filmów pełnometrażowych w polskiej, animowanych filmów pełnometrażowych w polskiej kinematografii, jak wiemy, to było montaż odcinków. Kończy się seans, dzieciaki w ogóle w ciszy oglądają wpatrzone w ekran, a to jest no, film z lat 80. Oglądają, prawda, coś, co powstało w czasach im kompletnie nieznanych. I ja pytam się po projekcji dzieci, czy wam się podobało, co wam się podobało i to, co się przewija, powtarza, to no bo to było takie, jakby to tam było. Słuchajcie, i to mi utkwiło w pamięci, jak wy tutaj mówiliście właśnie o tym uzasadnieniu, dlaczego animacja lalkowa, no bo właśnie animacja lalkowa daje taką możliwość, no to tak jakbym się cofnął do tego 2010 roku i do tego, co słyszałem od tamtych dzieci, tak? One już oglądając tę animację lalkową, jednak 2D, bo to było tylko na ekranie, tak? Żadnych efektów, nic nie wychodziło z tego ekranu, to one mimo wszystko czuły po prostu tę materię, z której stworzony jest ten świat, z której stworzona jest ta lalka. A myśląc jeszcze, bo ty Piotrze wspomniałeś o tym, że jednak było to 2D, dominowało w kinematografii, no powiem ci, że pamiętajmy, zawsze były te potrzeby wychodzenia, no choćby niemiecki ekspresjonizm i budowanie i kreowanie poprzez scenografię tych światów, prawda? No to było gdzieś tam z założenia, żeby wciągnąć tego widza. No, ograniczenie było to 2D, no ale jednak jakoś tam tworzyliśmy ten świat. Mamy ten efekt Vertigo. No, dla mnie klasyk Hitchcock Vertigo i scena właśnie z efektem Vertigo robiona klasycznie. Stąd nazwa, tak. No dokładnie. Czyli znów mamy ten przykład tej chęci właśnie przełamania tego 2D, prawda? Tego wciągnięcia. Także mówię o tym, dlatego, ja bym sięgnął jeszcze dalej, wiesz, bo no, sama kwestia perspektywy powierzchni u Da Vinci'ego, prawda? W sensie w ogóle chęć rozszerzenia rzeczywistości już na poziomie malarskim. Jeszcze jedną anegdotkę do twojej anegdotki. Mhm. Pozwolę sobie, wiesz, bo mówię, że to jest wiesz, medium przyszłości. Pozwólcie, że zaprezentuję wam, widać? Czy nie widać jeszcze? Na razie jeszcze nie udostępniłeś. Ach, jeszcze nie udostępniłem nic, już udostępniam, przepraszam. Ciach, ciach i ciach. Teraz widać? Teraz jest. To jest rycina stereoskopowa z 1600, datowana na około 1600 naszej ery. Więc jak mówimy, że stereoskopia jest medium przyszłości,
No to by trzeba było chyba zrewidować to stwierdzenie, nie? W sensie, że jest dużo starsza stereoskopia niż fotografia. Tak, ja tylko... Miłosz, proszę. W sensie, że próby, żeby właśnie to stereoskopię osiągnąć, są bardzo stare, ale dopiero teraz zaczyna się to robić powszechnie dostępne. To prawda. Mhm. I w sposób świadomy, przemyślany, wykorzystywany. Ja tu chciałbym jakby dopisać, żebym był dobrze zrozumiany. Mówiąc o medium przyszłości, nie miałem na myśli stereoskopii oczywiście, tylko właśnie tego wykorzystania stereoskopii. Bo ja wam powiem szczerze, ja może raz poszedłem do kina na jakiegoś dinozaura 3D, ja się zmęczyłem przepotwornie, właśnie mnie to zupełnie kino atrakcji, bo to było kino atrakcji, to było jakby, mieliśmy do czynienia, jak się pojawiła stereoskopia w kinach, w IMAX-ach i tak dalej, to mieliśmy do czynienia z powtórką tego, czym było kino na samym początku, właśnie kino atrakcji, tak, które miało, wiecie, wyjeżdżający pociąg z ekranu, prawda? To nie było absolutnie fascynujące, ale uważam, że powstały dwa filmy, to była Pina Wendersa oraz film Herzoga o malunkach naskalnych, to była Jaskinia Zapomnianych Snów, ale zwłaszcza Pina, ja po projekcji tego filmu ja wiedziałem po co tam to 3D jest, tak? Ja wiedziałem po co ten reżyser, no w sumie no Wim Wenders, no ciężko, żeby świadomie nie sięgnął po ten efekt, właśnie sięgnął, tak? Także mówiąc o tym, że to jest dla mnie medium przyszłości, to jest właśnie to spotkanie tej klasycznej animacji lalkowej z no, znaną oczywiście stereoskopią i to, co to może dać teraz, tak? No mnie na przykład fascynuje i bardzo jestem ciekaw w ogóle, bo ja sam nie wiem jeszcze, co tak naprawdę może mi dać eksploracja tej przestrzeni, tych relacji, które pojawią się w momencie nałożenia stereoskopii na animację lalkową. Rozumiecie, co mam na myśli, prawda? Ja myślę sobie, że Jan to jest poniekąd taka personifikacja was, ale też nas jako widzów. To znaczy, ja nie wiem, nie znam filmu, ale ja tak sobie wyobrażam, że on tak naprawdę wchodzi w tę przestrzeń i poniekąd zaczyna ją świadomie, próbuje ją świadomie sobie wizualizować, postrzegać, zrozumieć te wszystkie relacje. I przez to ten film staje się taki autotematyczny i to też jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. Chociaż nie wiem, to są takie moje tylko jakieś przeczucia, bo nie wiem, czym będzie w efekcie. Już. Twoje przeczucia są dość bliskie naszym chęciom, jakie chcieliśmy osiągnąć. Rzeczywiście ten film jest trochę autotematyczny, ze względu na to, że mamy wrażenie, że nie tylko Jan się musi nauczyć patrzeć, widz też się musi nauczyć patrzeć. Nie? W sensie, że to jest trochę historia o tym. Podskórnie oczywiście, no bo to nie jest instruktaż okulistyczny, prawda? Ale rzeczywiście spróbowanie zmierzenia się z nowym światem. Natomiast co do kwestii tego w ogóle potrzeby funkcjonowania 3D, wiesz, kiedyś miałem taką fajną anegdotkę, jak wytłumaczyć, po co w ogóle my to robimy, bo generalnie to, że jest ostracyzm, jeżeli chodzi o 3D, w kinie szczególnie, no to ja w szkole filmowej niestety, to jest chyba troszkę niestety oczywiste, ale jak to wykorzystać? Zadałeś takie pytanie w swojej wypowiedzi. Ja bym to powiedział tak, to znaczy wyobraźmy sobie rozmowę naszych znajomych, nie? Którzy stoją sobie gdzieś tam i rozmawiają o czymś. Załóżmy, rozmawiają o jakimś temacie, który jest z nami niezwiązany bądź związany, nie ma to najmniejszego znaczenia. Obserwujemy tą sytuację z perspektywy 2, 3, 4, 5 metrów. I wyobraźmy sobie dokładnie tą samą sytuację w sytuacji, kiedy jesteśmy w środku tego okręgu znajomych. Kiedy musimy obrócić głowę, kiedy czujemy oddech ludzi, kiedy na przykład się okazuje, że ta rozmowa dotyczy nas dużo bardziej, że są w nich może jakieś zarzuty, bądź pochwały, bądź coś, co dotyka naszych emocji, a co z punktu widzenia, że my tam możemy być, odczuwamy 3 razy bardziej. To jest chyba opowieść trochę o tym, w sensie
o obecności to jest troszeczkę jak gdyby no się nasuwa oczywiście, ale to chodzi też pewną rodzaju przeżycie tej samej historii. To medium nam to daje. Jak to wykorzystają twórcy, to jest oczywiście temat zupełnie otwarty. Ja tylko mam nadzieję, że to próba wciągnięcia widza nie będzie polegać tylko na tym, że się czymś w niego rzuca i że to jest fajne, nie? W sensie, że to jest właśnie to, ta kinoatrakcja, o której wspominałeś. Tak, no właśnie ja lubię mówić, że stereoskopia pozwala na przeżywanie bardziej trzewiowe danej historii, że to jest mniej takie oglądam, co tam na ekranie się dzieje, a bardziej to tak wręcz podskórnie, fizycznie odczuwam i to dopiero wpływa na mnie świadomie. A to jest niezwykła w ogóle możliwość. To jest trochę jak, wiecie, słynne umami w świecie kucharzy, nie? Nagle w świecie filmu dostajemy takie umami, no i wydaje mi się, oczywiście nie musimy w każdej scenie, w każdym dialogu z tego korzystać. Tak samo jak się, wiecie, no, była rzeczywiście taka moda, szczególnie w polskim kinie, ale nie tylko, to były lata tam 60., 70., kiedy pojawiły się zoomy, nie? I kojarzycie te wszystkie 40-latki, dojeżdżamy. I każda scena polega na tym, żeby tam pokazać, że wiadomo, sprzęt z Ameryki przyjechał. Nie trzeba tego robić w każdym momencie, nie? To samo jest stereoskopia. Stereoskopia może być transparentna, może być taka nieobecna, a się pojawiać w sytuacjach, kiedy jest to ważne. I tyle, no. Dokładnie. Panowie, będziemy kończyć, dlatego że za 8 minut będę rozmawiać z Micheliną Musialik o jej psim polu, ale zadam jeszcze to jedno pytanie. Czy myślicie o tym, aby sięgnąć, jeżeli już uda się owładnąć i na nowo wykorzystać stereoskopię w sposób taki świadomy, aby sięgnąć do klasyki animacji lalkowej, na przykład zaprezentować ją, filmy z lat 50., 60., czy nawet po, nie wiem, zrobić Za króla Krakusa w stereoskopii. Czy myśleliście o tym? Czy w ogóle jest to możliwe? W sensie mówisz o remake'ach? Dostosowanie oryginału. Czy to jest możliwe? Konwersja, tak? Jest możliwe. Mhm. Jest możliwe. Jest możliwe, tylko na ile to ma akceptacyjny sens. To jest troszeczkę coś, z czym walczymy. To znaczy, problem jest taki, że znaczy nie to, że nie, bo nie, ale trochę tak jak mówi Miłosz, to się trochę mija z celem. To znaczy. Czystość stereoskopii i to, że ona jest fizjologicznie dla nas akceptowalna i że ona jest przyjemna i że nie bolą oczy i że nie wymiotujemy i że chcemy na to patrzeć, bardzo mocno jest skorelowana z tym, że to jest jednak obraz stereoskopowy. Te wszystkie takie nakładki i wyroby czekoladopodobne no mogą mieć pewnie jakiś sens, tylko to wtedy chyba trochę bardziej, to chyba musiał być bardzo konkretny projekt, gdzie to pasuje, wiesz, tak sobie myślę. Jeżeli próbuję sobie teraz przypomnieć jakiś, kurczę, może fajnie było zrobić kwadraty, wiesz, w stereo, albo spróbować zrobić tango w ogóle, wiesz, spróbować to uprzestrzenić. Wiesz, kwestia się bierze się z tego, że trochę inaczej się nie scenizuje, jak się głębią pracuje, a jak nie, to się inaczej inscenizuje, inaczej kadruje, w związku z tym nie zawsze ma to sens. Tak? No tak, bo wy tworzycie coś od podstaw, a tutaj tak. Byłoby to po prostu zrobienie no, efektu. Tak. Pokolorowanie na nowo. No tak, a to wiadomo, ganimy i się z tym nie zgadzamy. Jak film powstał 2D, widocznie taki był jego czas, taki był tak. Jego moment i może niech tak zostanie. Chyba, że jakiś autor właśnie był sfrustrowany, że nie mógł go kręcić w 3D. Chyba, że Rybczyński zadzwoni i powie, słuchajcie, zróbcie z tanga 3D. Chociaż powiem wam tak na sam koniec, że za każdym razem, jak oglądam Schody Schabenbecka, ostatnią scenę, ostatnie to ujęcie z tą wielością schodów, no ja tam bez okularów widzę 3D. I dla mnie na przykład tutaj Schabenbeck już tak zrealizował ten film, że no to by mogło być coś. To tak. No tam jest trochę tylko problem z figurą w ogóle tych schodów niemożliwych, w sensie myśleliśmy o tym, żeby to zrobić w 3D, ale to niestety się
No nie da właśnie, fizycznie. właśnie Schabenbeka, właśnie schody? Nie, nie, akurat kombinowaliśmy Nie. tak, bo bardzo nam pasowało, żeby Świntek. spróbować zrobić tą taką, wiecie, znaną figurę schodów niemożliwie, że się tam idzie cały czas w kółko, idzie, idzie, idzie. To w stereoskopie niestety to cięcie, tam gdzie te dwie płaszczyzny się ze sobą stykają, no będzie widoczne jako przepaść, nie? Więc to, to ten efekt, ta iluzja działa tylko w 2D. Trzeba by to skorupki stampować. Tak jest. Piotr Matysiak, Miłosz Hermanowicz byli moimi gośćmi. Bardzo wam, panowie, dziękuję za to, że się pojawiliście, za to, że nas wprowadziliście w ten projekt i miło słyszeć, że on jest, ma bliżej niż dalej do zakończenia. I jeszcze ten rok, który widziałem, 2022, zabrzmiał mi znajomo jako rok końca całego przedsięwzięcia i zaprezentowania efektów tych badań. Czekamy. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i myślcie ciepło o stereoskopii. Dziękujemy bardzo, że to się zrobiliśmy. I z tą myślą ja już od razu zapraszam za 3 minuty na spotkanie z Michaliną. Nie, no ja wiesz, no ja jestem tutaj tym Magdą Gessler, więc mógłbym powiedzieć wiesz, w pewnym momencie koniec. Ale to właśnie jest. Nie jestem Magdą Gessler i dlatego nie przerywałem. Dobrze, Psie Pole, Michalina Musialik, za chwil parę będziemy o tym rozmawiać. Panom jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Dzięki bardzo. Hej.